Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hydroneer. Czekajcie, tylko łyknę kawusi. Moi drodzy, mogę wam powiedzieć wprost, że odcinek, który widzicie teraz, jest nagrany, można by powiedzieć, tydzień, praktycznie dwa tygodnie po ostatnim odcinku. W międzyczasie oczywiście grałem sobie i robiłem sporo rzeczy, które wam dzisiaj zaprezentuję, bo pozmieniało się mimo wszystko dość sporo. Doszedł nam taki, można by powiedzieć, garaż. Ja go jeszcze tutaj za bardzo, powiedzmy, nie uporządkowałem. Nie dokończyłem go tak w 100% jakby swojej takiej, swojego takiego wyglądu, ale stwierdzam, że i tak wygląda spoko. Tu jeszcze będzie trzeba dużo terenu, jak widzicie, wyrównać, żeby tak naprawdę te płyty mogły tutaj jeszcze wejść i żebyśmy mogli sobie tym autem faktycznie zaparkować i zatankować, tak, dokładnie. I słuchajcie, bo w międzyczasie doszło kilka aktualizacji do moda z tymi skrzynkami, bo dosłownie teraz jak to nagrywam, to z 2-3 dni temu wleciał odcinek, gdzie o, ja tutaj modyfikacje instaluję i tak naprawdę to była praktycznie taka pierwsza wersja tego moda z tymi boksami, a teraz ona jest totalnie, totalnie inna. No i też jeszcze mam modyfikację, która się nazywa lepsze grabie, że tak powiem. Mamy tutaj grabie, które tylko i wyłącznie opuszczają teren i tutaj mamy grabie, które tylko i wyłącznie podwyższają teren i one strasznie, ale to strasznie mi pomogły z wszystkim, co tutaj zrobiłem. No jest jakby zwykły domek. Powiem wam tak, budowanie w tej grze wcale nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać i muszę się jeszcze do tego przyzwyczaić. Natomiast jest tutaj dużo możliwości, więc to jest tylko kwestia czasu, zanim to wszystko załapię. No i słuchajcie, mamy tutaj przeciągnięte światła. One jeszcze będą przeciągnięte wszędzie indziej, ale powiem wam tak, bawienie się kabelkami w tej grze wcale nie jest takie proste i ja tak sobie teraz rozkminiam faktycznie, dlaczego na przykład, nie wiem, wykończenie mieszkania czy coś tak dużo czasu, dlaczego zajmuje rozplanowanie, wiecie, elektroniki i tak dalej, bo faktycznie to jest najbardziej czasochłonne moim zdaniem. No i co? Mamy tutaj przełącznik, który nam, bo chyba ich nie pokazywałem koniec końców, mamy przełącznik, który wyłącza totalnie wszystkie maszyny i tym podobne, tak? Mamy tutaj przełącznik, który nam wyłącza bądź włącza wszystkie światła i tutaj mamy jeszcze do tankowania, jak sobie to weźmiemy, to tam się odkręca poprzez logikę zawór i wtedy nam tutaj woda kapie i możemy sobie zatankować samochód. Poukładałem, jak widzicie, wszystkie boksy, bo jest ich naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo i jak widzicie, no każdy jest normalnie tutaj sobie podpisany i ma taki zielony napis input. Jego możemy oczywiście sobie przełączyć na czerwony, ale ogólnie chodzi o to, że jeżeli przed tą skrzynię, przed ten napis input wrzucimy przykładowo właśnie dźwignię logiczną, to ona będzie, że tak powiem, wciągnięta przez tą skrzynię, więc tyle się, powiedzmy, pozmieniało, że można do tej skrzyni w dalszym ciągu sobie to wszystko powrzucać. Tutaj mamy 4 filtry wody i najlepsze jest to, że ja już dawno, dawno, dawno temu powinienem zrobić 5 filtrów wody i w dalszym ciągu tego nie zrobiłem. Bo jakbym miał 5 filtrów wody, to miałbym najlepszą jakość wody i chyba wtedy maszyny by się nie niszczyły. Przynajmniej tak, takie info miałem od was. W sensie miałem takie wiadomości, że Liaju, jeżeli będziesz miał 5 filtrów wody, no to wtedy maszyny ci się nigdy nie będą psuły. W sensie chodzi o te wiertnicze, wydobywcze, tak? I jakby może faktycznie macie rację, nie testowałem tego. Co nie zmienia faktu, że i tak przygotowałem sporo rzeczy dodatkowo. Okej, okay, lećmy dalej, lećmy dalej, lećmy dalej. Tutaj sobie pracuje, wiadomo, nasza maszyna. Tutaj akurat jest bardzo, ale to bardzo potrzebny system naprawiający tej naszej żniwiarki, bo ona tutaj, wiadomo, przetwarza te wszystkie grudki ziemi. No i będzie trzeba podłączyć jeszcze logika i tak dalej. Zaraz przejdziemy do tej dziury, bo jest dużo do pokazywania. Tu są jakieś po prostu randomowe rzeczy, które chciałem użyć do, powiedzmy, zrobienia takiej swojej klitki, kanciapki i tak dalej. A tutaj mamy trochę kasy po prostu podzielonej. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? Tu jakieś randomowe rzeczy, których już nie miałem do skrzyń powrzucanych. I to jest chyba wszystko.
No i teraz przejdźmy do podziemi. Przejdźmy do podziemi, bo trochę się pozmieniało. Naprawdę dużo czasu nie grałem, znaczy dużo czasu, przepraszam, nie nagrywałem względem tego, co tutaj robiłem. To już może wam się coś tam rzucać w oczy. Tutaj w sumie nie doszło nic poza, no, tak jak mówiłem, światłami i dużo tutaj roboty było z tymi światłami. I jeszcze tych wszystkich świateł tutaj nie mam, bo z tego co pamiętam tak jest. Tutaj mi zabrakło, natomiast wszystkie kable są pociągnięte, więc to jest tylko zamontowanie tych kilku świateł i będzie działać. Tutaj mamy tą taką naszą małą klitkę i tu jest kabel wyprowadzony do tego pomieszczenia, które też nie jest zrobione, ale będzie spokojnie już za niedługo będziemy mogli jakieś streamki nawet robić z tej gry, więc wtedy na pewno się będzie jeszcze zmieniał dużo przy was po prostu, tak? Tutaj jak widzicie, pracują sobie te wiertła, te maszyny i po 10 już tych zestawów naprawczych zostało zużytych, ale tak jak mówię, no mamy 4 filtry zamiast 5, więc okaże się tak naprawdę, że nie potrzebuję mieć naprawiania tych maszyn, jeżeli będę miał 5 filtrów. Okaże się, dodamy ten 5 filtr i po jakimś czasie się to wszystko zweryfikuje. I teraz przejdźmy sobie, no tutaj, nie mam jeszcze takiego jakiegoś ładnego zejścia. Po prostu sobie schodzę w ten sposób. No i w tym miejscu, moi drodzy, mamy przygotowane całą przestrzeń pod maszyny T2. Dokładnie tak. Ile ja tutaj się narobiłem, to nie chcę mówić, ale jakby kopanie tej dziury, przygotowywanie tego wszystkiego trwało naprawdę dużo. Poleciało trochę materiałów wybuchowych i tym podobnych. No i tutaj również już, jak widzicie, zamontowałem sobie systemy naprawcze. Czy one faktycznie będą mi potrzebne, czy nie? Nie wiem. Tak czy inaczej są przygotowane. I jestem z nich dumny, bo mimo wszystko władować te wszystkie maszyny tutaj, przygotować tą całą przestrzeń pod te maszyny wcale nie było tak łatwo. Koniec końców mamy tutaj przygotowaną całą przestrzeń pod to, że z tej strony będziemy mieli, z tego co pamiętam, chyba 10 maszyn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 maszyn, dokładnie. I z drugiej strony, naprzeciw legle, możemy sobie ustawić również 10 maszyn, więc 20 wierteł T2 będziemy mieli tutaj wtedy zamontowanych. No i tutaj wiadomo, sobie poleci dalej rura, pyk, pyk, pyk. Tutaj mamy wyżłobione, wydrążoną dziurę. No i cała ta przestrzeń, która jest tutaj, będzie musiała być zmodyfikowana, przerobiona, rozbudowana, przeniesiona i tak dalej, bo jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Skompresujmy sobie gemy i pokażę wam, ile się złota udało zgromadzić przez kilka dni, bo teraz tak naprawdę nie pamiętam, jak to do końca wyglądało, ile ja faktycznie tutaj siedziałem z tym wszystkim, ale z tego co pamiętam, jeden gem miał naprawdę dużą wartość. Zaraz zobaczymy. Tu mamy 225 tysięcy. Całkiem nie najgorzej. Czekajcie, muszę wrzucić. No właśnie, to jest też właśnie też problem, który muszę rozwiązać, czyli wszystko sobie ładnie tutaj zabudować tak, żebym nie musiał tutaj, wiecie, przeskakiwać, kombinować i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jak widzicie, spadam w dziurę i jest dupa! Weźmy sobie w takim razie kolejny emeraldzik i zobaczmy, co tutaj mamy. Tu mamy 377 tysięcy. Wydaje mi się, że emerald będzie najwięcej warty, bo byśmy sobie od razu zrobili, kurczę, jakiś drogocenny przedmiot, prawda? Dawno już się nie robiło, to czemu by nie? Szczególnie, że złota będzie, myślę, dość sporo. Tutaj mamy 395. Czekaj! To jest jeszcze cenniejsze w takim razie. No Onyx wydaje mi się, że nie będzie jakoś turbo kosztowny, bo on się zbiera o wiele, wiele rzadziej, ale tak czy inaczej można sprawdzić. Zobaczmy sobie, halo, halo. 239, dobra, to tutaj Onyxa korzystać nie będziemy, ale zrobimy sobie w takim razie z szafiru, tak? Dobrze mówię, że z szafiru. Szafir. No to teraz jeszcze by trzeba było ogarnąć złoto. Może zanim złoto, to jeszcze wam pokażę tak, ile udało się zebrać klotium, pomimo tego, że nie mam jeszcze tutaj zamontowanych wierteł T2 i cały czas pracowały wiertła T1. Zaraz wam wszystko zaprezentuję. Tu jeszcze nam klotium wleci, tutaj również ok. Spójrzcie na to. Mamy... To tam wartość, tam 1 700 000. Mamy 8500 wagi klotium. Pamiętacie, jak dobijaliśmy do 200-300 jednostek i to było tak bardzo, bardzo ciężko. Tu mamy 8
2500, więc generalnie to klotium bierzemy ze sobą, bo ono posłuży nam do stworzenia kolejnych maszyn. Przy okazji możemy zobaczyć żelaza. Żelazo coś czuję, że też będzie dużo. Tam jakieś żelazo sobie wpadło, nic się nie stało. Uwaga, uwaga, żelaza mamy. 388 tysięcy. Dobrze. No to w takim razie, gdzie jest moja siekiera? Halo? Siekiera? Piła. Siekiera, kuźwa. Dobra, zróbmy sobie tak na pół. I zróbmy sobie jeszcze może na pół. No bo nie ma sensu brać tak naprawdę wszystkiego, nie? I weźmy sobie jeszcze raz na pół. I to byśmy mieli wtedy ile? 48 tysięcy. No wydaje mi się, że w zupełności nam powinno wystarczyć. A to sobie po prostu powrzucamy z powrotem do przepalania, do naszych piecy. Mogę się troszeczkę mieszać z tym, co mówię, bo to jest pierwszy materiał, który dzisiaj nagrywam. Ale w dalszym ciągu jaram się tą grą. Tyle mogę wam powiedzieć. W dalszym ciągu jaram się tą grą. Bardzo przyjemnie mi się w nią gra i cieszę się, że wreszcie mogę wam pokazać coś takiego, wiecie, na bieżąco, bo ja obserwowałem sobie, jak przyjmowały się poprzednie odcinki, fajnie, wszystko spoko, dużo tam porad z waszej strony było, ale nie mogę wam pokazać tego, co zrobiłem tutaj, a działo się naprawdę, naprawdę sporo. Dobra, złoto, zobaczmy sobie, uwaga, uwaga, tam, taradam, dam, 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 4 miliony normalnie złota, tako. I to mi się podoba. No to generalnie co, gdzie jest moja, aha, kuźnie przeniosłem wszystko tam, dobra, no to biorę kuźnię w takim razie. I biorę nasz szafir i zrobimy sobie, myślę, całkiem fajnej wartości, kurczę, złoty jakiś, nie wiem, pierścień, maybe, coś tam innego. Wiem, że z żelaza też mogę sobie tam robić te, no, miecze, topory i inne takie, ale to nie jest jakoś bardzo... bardzo kosztowne, chociaż z drugiej strony no żelaza mam tyle, że nawet to kosztowałoby dość sporo. Dobra, postawmy sobie tutaj i zrobimy sobie klasycznie pierścień, bo czemu by nie, tylko jeszcze potrzebuję młota, którego chyba tutaj nie mam, a nie, mam, dobra, skitrał mi się, skubany, skitrał mi się. Dobra, proszę bardzo, dajemy sobie tutaj naszą sztabkę, teraz łobodo i mamy w tym momencie pierścień, który myślę, że będzie warty, tak z połączeniem, no około 5 milionów powinien być warty, mi się wydaje. Więc jego sobie również weźmiemy, zabierzemy. I przy okazji skoczymy sobie po maszyny, po wiertła te dwa, dokładnie tak. Trzeba wreszcie zrobić mega upgrade. Ale może zanim to, to skoro ta maszyneria będzie tutaj sobie działała, to wydaje mi się, że możemy to zrobić w ten sposób. Czekajcie. Nie mam jeszcze jednego chyba pustego wagonika, boże, nie wagonika, tylko jak to się nazywało, powóz taki malutki, nie? No nie mam, więc generalnie tak, załączymy sobie tutaj dźwignię, żeby wyłączyć cały system i dodamy sobie tutaj kolejną maszynę, kolejny filtr. Wydaje mi się, że jeszcze filtr powinienem mieć. Jeżeli nie mam, no to zaraz sobie jeszcze skoczymy i go zrobimy. Tutaj wystarczy, że zrobimy coś w tym stylu. Proszę bardzo. Aha, tu jeszcze potrzebuję młota. No tak, bo przecież ja to wszystko poubijałem, żeby to się nie ruszało. Teraz pytanie, czy ja będę miał jeszcze... Moment. Zestawy naprawcze mam, kable logiczne na pewno mam. Tu jedynie co, musimy sobie to odłączyć i przełączyć to po prostu o jeden dalej. I teraz filtry. Ja je chyba miałem jeszcze tutaj. Tylko teraz weź to znajdź. Tu są dachy, to nie. Tutaj mamy posadzki. Tutaj były chyba jakieś hak do pomiaru ciśnienia wody. Centralizer. Przenośnik. Tu mamy torbę z narzędziami, to na pewno możemy sobie zaraz wziąć, ale w sumie, a tu mamy co? Nie, tu jest ten, jak to się nazywało? Hak do wspomagania do lotu, tak? Czyli typowo filtru chyba tutaj nie miałem. Ej, nie, poczekaj, nie pasuje mi jedna rzecz. Ja jestem przekonany, że miałem jeszcze filtry, bo ja na początku tutaj chciałem zrobić chyba 10 filtrów? Czyli to znaczy, że ja wtedy filtrów nie kupiłem. Oj, teraz może być mały problem, bo ja totalnie nie pamiętam, gdzie zostawiłem niektóre elementy, a wszystko sobie tutaj to poukładałem, więc wydaje mi się, że to powinno gdzieś tutaj być, ale...
Ale tego nie ma. Pytanie, czy to będzie gdzieś tutaj? No raczej wątpię. Tu jest zbiornik ciśnieniowy, kabel, kolanko logiczne, nie. Dobrze, to jest wszystko podpisywane, ale wiecie o co chodzi. Mamy rury po prostu z klotium i tutaj mamy tych kilka elementów. Kurczę, wydaje mi się, że nie mam tych filtrów typowo. Wydaje mi się, że nie. Dobra, to będzie trzeba tak czy inaczej skoczyć po to. Czy mam tutaj te kable logiczne typowo? Nie, czekaj, tu nie. Ja je chyba przenosiłem na górę też. Bo tutaj mamy kabel prosty Logic. A to w sumie kabel prosty będzie mi potrzebny. Halo, daj mi to. Dobra, kolejna część mechanizmu gotowa, więc teraz będziemy mieli całe 5 filtrów. I jedyne, czego mi właśnie brakuje, to właśnie samego filtru, żeby go tutaj zamontować. Wszystkie tutaj te spanery, czy jak one się tam nazywały, są załadowane prawie do maksa. Poza tym, ale ma 19, więc to jest prawie maks. No i teraz jeszcze potrzebujemy tego filtru, no i możemy się wybrać po maszyny właśnie. I przy okazji sprawdzimy sobie, ile kosztuje stworzony przez nas pierścień. Tylko ja najpierw sobie muszę zobaczyć, czy moje auteczko jest wystarczająco zatankowane. Tutaj byśmy sobie tylko tych grabi rzucili, bo nie będziemy ich potrzebować. One później się pewnie przydadzą, ale tak na razie to nie do końca. Dobra, i zobaczmy sobie, jak to tu wygląda. No trzeba by zatankować, bo trochę nas czeka jeżdżenia, więc przede wszystkim tak, musimy skoczyć do sklepu po... Dobrze stanąłem? Jeszcze trochę. Bardzo dziwnie jest parkowanie tym samochodem, bo tak normalnie najpierw działa o pikselek, wiesz, że można się przesuwać, a potem nagle to auto dziwacznie przeskakuje, pomimo tego, że ja wciskam tak samo klawisz jak sekundę temu. Po prostu jakby strasznie nie lubi się ustawiać typowo pod rurą. Nie wiem, to jest jakoś dziwnie skonstruowane. Dobra, jeszcze troszkę. O, widzicie? O, i właśnie teraz zrobiło to samo. Dobra, chyba powinno być ok. Włączmy sobie, niech się tutaj zatankuje. A nie, przepraszam, przecież wyłączyłem cały system. Pyk. Tak, zapomniałem. Dobra. Zatankowane. No i bardzo dobrze. To możemy w takim razie sobie to wyłączyć znowuż. Alright. Usuniemy sobie wszystkie kawałki brudu i wszystkie zasoby surowe, bo nie będą nam potrzebne. Dobra. Podsumujmy sobie, co jeszcze potrzebujemy. Na pewno potrzebuję kasy, żeby ogarnąć sobie jakieś tam zakupy. Ja z tego co pamiętam w miasteczku zostawiłem sobie część kasy, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej mógłbym sobie coś zabrać ze sobą. Tylko teraz pytanie, poczekajcie, tutaj potrzebuję to i to na maszyny. Moment. Tak, właśnie dlatego muszę tutaj wyrównać teren, bo jak widzicie, wyjeżdżanie stąd jest tragiczne. Mogę co prawda sobie nacisnąć unstuck i będę wtedy tam przy mojej działce, natomiast to samo wyjeżdżanie, wjeżdżanie tutaj do tego garażu jest troszeczkę skomplikowane. Dobra, zrzucimy sobie tutaj tak, ten pierścień, proszę bardzo, sobie tutaj leci, cyk. Nasze żelazo. Pytanie, czy ja będę potrzebował na pewno to całe klotium, bo to jest 8,5 tysiąca do jednego... Ojojoj, coś to się... Coś tak... Dobra, teraz powinno być lepiej, bo to klotium to jest 8,5 tysiąca, a ja do jednej maszyny, do jednego wiertła potrzebuję chyba 300? Dobrze pamiętam? Czyli do 10 maszyn 3000, no to panie, no to po kiego grzyba mi aż 8 tych, bo to nie będziemy od razu przecież montować całych 20 wierteł, prawda? Także klotium sobie tutaj po części zrzucimy z powrotem. Teraz będziemy mieli z tego jakieś 4200, 4300, coś, nie? Tak, dokładnie, 4250, no i dobra. No i tyle sobie weźmiemy tutaj ze sobą, bo lepiej nie brać całego klotium ze sobą, bo to wiecie jak to... To jest rzadki przedmiot, tak? To jest rzadki surowiec, nie ma co. Okej, kasiora, tu mamy chyba najmniej, nie? Tak, żeby nie przesadzić, prawda? Weźmiemy sobie tam te 82 tysiące, nie? Czyli ile tutaj mamy... 823 tysiące. No, to tak, to troszeczkę, nie? Troszeczkę. Czy coś jeszcze stąd potrzebujemy? Chyba nie. Jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz. Tutaj mam ten spaner cały, widzisz, to ja miałem go tutaj, kurczę, zapomniałem. Znaczy, bo ja go pożyczyłem tam z dołu. Tam i tak wierteł jeszcze nie ma, to później sobie to przeniosę. Tutaj mamy jeszcze jakieś zapory. Co my tutaj mamy? Nic innego takiego interesującego chyba tutaj nie ma. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje, raczej nie ma tutaj filtrów. Ale to mnie zastanawia w dalszym ciągu, gdzie te filtry posiałem w takim razie po
Nie pasuje mi to. Z racji tego, że na początku chciałem tutaj zamontować 10, ale być może po prostu byłem przygotowany do zamontowania 10, koniec końców zamontowałem mniej, coś w tym stylu. Ale będą jaja, powiem wam szczerze, jeżeli zamontuję 5 filtrów i się okaże nagle, że te wiertła nie będą się psuły, że będzie najlepsza jakość wody. Przecież wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o samą wodę w przypadku wierteł, tylko chodzi o to, że one mimo wszystko cały czas pracują, cały czas wydobywają kolejne grudki tam. Surowce, więc wydaje mi się, że tutaj tak czy inaczej będzie się to psuło. O, tutaj widzę, mam kasiorę zostawioną nawet. I tam takie milion coś, dobra, okej. Dobra, no to weźmy sobie hak do filtra wody, jeden, dokładnie, bo tylko jednego potrzebuję. I w zasadzie to są całe moje zakupy, jakie ja tutaj musiałem zrobić. A wziąłem, kurde, 800 coś tysięcy, no fajnie, fajnie. Nie, to, tak podsumujmy, czy ja na pewno coś jeszcze nie potrzebuję stąd? Wydaje mi się, że nie. O, zmienili to. A nie, co to jest? Collector hat. It will try to add the item you are holding into the select crate. Okej, jakiś building hat i collector hat. Będę to musiał sobie sprawdzić, może niekoniecznie tak na odcinku, bo pewnie tego nie ogarnę, ale to jest ciekawe, no bo tutaj mamy, kiedy trzymamy to, mamy kliknąć lewym przyciskiem myszy na crate i potem prawy przycisk, żeby go... Nie rozumiem, nie rozumiem o co z tym chodzi, także będę to musiał sobie sprawdzić. Niezbyt duża cena mimo wszystko jak za te dwa haciki, a mogą być faktycznie spoko, bo to są, wiecie, to są rzeczy z tych modyfikacji i jakby... Dobra, filtr kupiony i w zasadzie tutaj więcej żadnych rzeczy nie potrzebujemy. Tutaj mamy też te grabie z innej modyfikacji. Dobra, teraz możemy w takim razie lecieć. A przepraszam bardzo, czy ja tutaj przypadkiem nie mogłem... No właśnie, że ja tutaj mogłem sprzedać mój piecznik. Halo, to trzeba... Nie, ja to muszę sprawdzić. Tam było 4 coś miliona, jeżeli chodzi o złoto. 300 chyba coś tysięcy, jeżeli chodzi o... Oj, to może być fajne. Uwaga, uwaga. No kurde, prawie 5 baniek, nie? Prawie 5 baniek, 4 956 380 chyba. Także bierę, tak czy inaczej bierę. Wiem, że mógłbym polecieć gdzieś, gdzie jest na przykład jakaś giełda czy coś i nawet może wygarnąć jednak te 5 milionów. Ale ej, serio, prawie 5 milionów jak za jeden pierścień. Ja stwierdzam, to jest naprawdę dobra rzecz. Także mamy tutaj prawie 6 baniek. Przyda się, na pewno. No to w takim razie ja się teraz zamykam, żeby moja montażystka kochana mogła sobie na spokojnie, łatwo, wszystko szybko tutaj zmontować. Ogarniemy sobie wiertła i je będę musiał załadować na pakę. I dopiero jak je załaduję na pakę i będę jechał do domu, to dopiero wtedy się zobaczymy. Także myślę, że zajmie mi to jakieś 10, 15, 20 minut. Wreszcie po wielu minutach jestem w domu i mam 10 nowych wierteł. Stworzenie tych wierteł i transport tego wszystkiego naprawdę jest czasochłonne, ale najważniejsze, że jest to już wszystko praktycznie na miejscu. I zaraz sobie jeszcze zamontujemy ten jeden filtr wody, no i to sobie wszystko uruchomię. Zobaczymy, czy to będzie działać. Dzisiaj nie będziemy niestety uruchamiać tych wszystkich tutaj wierteł. Wiem, że one będą działały, bo sobie sprawdzałem wszystko, jeżeli chodzi o poziom ziemi. I tutaj jest praktycznie najniższy możliwy poziom ziemi, jaki może być, żeby faktycznie maszyna działała. Uwierzcie mi, robiłem naprawdę multum testów, żeby po prostu nie było później jakichś przykrych sytuacji, że się narobi, a to wszystko nie będzie działać, więc ja wiem, że to działać będzie, tylko po prostu jeszcze zajmie mi troszeczkę czasu. Dobra, zamontujmy sobie ten ostatni filtr i będziemy mogli całą maszynerię sobie tutaj uruchomić. Halo, halo, czy ty możesz współpracować, mordo? Tak. Boże, nie te kierunki, matko bosko, kado. Jak to czasami ciężko, patrz, bo to normalnie mogę nadupcać. Dobra, czekaj, o, dobra, teraz jest. Czasami... Kierunki mi się totalnie pierdzielą. Nie, bo to są... Inaczej jest. Tak ma być. Wszystkie tak samo. No i pięknie. Dobrze. No to teraz możemy odpalić i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy jeszcze przy okazji, czy jakieś tutaj naprawy się zużyły. Tu wszędzie mamy po 10, po 10, po 10, po 10. Tutaj mamy 11, bo tutaj zapomniałem w pewnym momencie chyba zamontować czegoś i to było troszeczkę za później. No w każdym razie mamy po 10, więc teraz to sobie wszystko odpalimy. No i będzie taki mały teścik przez ten czas, jak... tutaj będę sobie jeszcze działał, czy jakaś naprawa się tutaj zużyje, jak będzie 5 filtrów. Nie wiem, okaże się tak naprawdę. Tutaj raczej wszystko normalnie powinno działać bez żadnego problemu. No i te czapeczki, ja w dalszym ciągu nie wiem, o co z tym chodzi.
Into the select crate. Ja totalnie nie ogarniam, bo tutaj co? No jak wezmę z... Wait, what? A nie, to po prostu opuściłem kapelutek. Nieważne. To nie ma teraz żadnego znaczenia. Kasę sobie weźmy tutaj, odłóżmy, żeby ona nam, nie wiem, nie zniknęła. Żeby nam, nie wiem, autko nie wystrzeliło w kosmos czy coś. To sobie zostawimy tutaj w tych miejscach. I jeszcze jedną modyfikację chyba będę musiał ogarnąć, bo jest taka, to jest chyba modyfikacja, która dodaje taką jakby klepsydrę, że można ją ustawić na daną część dnia i wtedy cały czas jest dana część dnia jakby załączona. To jest idealne, szczególnie w momencie, kiedy chcę nagrać odcinek, bo tak normalnie to mi absolutnie nie przeszkadza, że jest dzień, noc, ale podczas nagrywania mógłbym wam ustawić po prostu dzień i byście wszystko normalnie sobie tutaj widzieli. Klotium jeszcze mi tam zostało jakieś 1200-1300 po stworzeniu tych 10 maszyn, więc całkiem sporo z racji tego, że jeszcze tutaj dużo klotium mamy. Także bardzo się cieszę. Jak to tutaj jeszcze wygląda? Aha, jeszcze chciałem wam powiedzieć mniej więcej jaki mam plan odnośnie całej tej maszynerii. Na pewno cała ta maszyneria będzie przesunięta po prostu troszeczkę dalej, czyli to zostanie tak jak było. Tylko po prostu będzie przesunięte troszeczkę dalej, żeby po prostu mieć tutaj więcej miejsca, ponieważ z tej strony jak sobie będą wylatywały też grudki, wydaje mi się, że zrobię albo wszystko pod jedną żniwiarkę, albo zrobię gdzieś... jakoś może inaczej je ustawić, żeby były dwie. Więc bardzo możliwe, że to wszystko, co jest tutaj jeszcze będzie troszeczkę jakby przesunięte. I wtedy te dwie żniwiarki postawiłbym gdzieś tutaj. Wtedy z jednej żniwiarki, znaczy do jednej żniwiarki będą wlatywały rzeczy z maszyn T1, a z drugiej właśnie T2. Ja wiem, że to jest tier 1, tier 2, ale wiecie, dużo planet craftera, więc ja mówię sobie T1, T2. Łatwiej mi jest po prostu to wszystko sobie zapamiętać i nazywać. Na pewno piece będą przesunięte troszeczkę dalej. To jest takie definitywnie taki... To taki tutaj pomysł. I jeżeli chodzi o te gemy, no to będą one przesunięte jeszcze troszeczkę dalej i będą bardziej rozstawione, żeby mi się tutaj zmieściła logika i żeby faktycznie cały ten system mógł fajnie działać. Bo zrobimy to w taki sposób, że jak tutaj będzie to, co będzie nam selekcjonowało dany kamień, to będzie przesunięte po prostu wtedy z dwa, powiedzmy, trzy bloki do tyłu. I będzie tutaj jeszcze przed samym prawdopodobnie, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, Boże, jak to się nazywał? Jak tyś się nazywał, mordo, nie pamiętam cię. Kompresor gemów, tak. Będzie sobie stał tutaj troszeczkę dalej i będzie tutaj coś, co będzie wykrywało, ile już gemów na przykład sobie przeleciało przez ten... powiedzmy, że filtr i po, powiedzmy, nie wiem, 100 gemach będzie się automatycznie ten kompresor załączał, dzięki czemu nie będzie tutaj problemu i taki sam system chciałbym wykorzystać tutaj, dlatego też będą wykorzystane piece te właśnie logiczne, które również będą zliczały tutaj na przykład te rudy i w momencie, kiedy ilość rud będzie jakaś tam odpowiednia, piec będzie wypalał po prostu tą sztabkę i ta sztabka będzie sobie leciała dalej i te sztabki również chciałbym móc w jakiś sposób segregować, więc jeszcze będzie tutaj trochę roboty. Nie wiem, ile tutaj miejsca będę miał, jeżeli chodzi o tą ziemię, ponieważ ta ziemia, wiadomo, leci sobie tak pod skos, ale wydaje mi się, że nawet jeśli, no to tutaj, no do tego miejsca mamy naprawdę sporo przestrzeni, żeby sobie cały ten system zrobić. Ewentualnie mogę go zrobić w taki sposób, że tu sobie rozkopię wszystko i tutaj zostaje nam jeszcze naprawdę spora przestrzeń tam, żebyśmy sobie mogli coś typowo zbudować. Tylko będzie trzeba tutaj trochę powyrównywać teren. Ale to spoko, wszystko w swoim czasie. Zamontujmy sobie te wiertła. No i tak jak mówię, jeszcze nie będę mógł ich typowo uruchomić, bo nie mam tutaj tych wszystkich maszyn gotowych. Ale przede wszystkim muszę sobie wyciągnąć korki. Bo korki nam już nie będą tutaj potrzebne. I tak sobie myślę, że nawet jak te maszyny nie będą się faktycznie jakoś zużywały, w co wątpię oczywiście, to i tak fajnie to będzie wyglądać, że mamy tutaj rury, a tu jest poprowadzony cały ten system. No kurczę, naprawdę się tutaj narobiłem i jestem dumny z tego wszystkiego, bo wygląda to naprawdę fajnie. I teraz normalnie jak sobie to załączymy, jak widzicie, wszystko sobie tutaj normalnie będzie działać.
bo jest to taki, można powiedzieć, pion ziemi tutaj dodatkowo podniesiony, żeby te maszyny ładnie sobie mogły tutaj pracować. Więc no mówię, przemyślałem tutaj naprawdę konkretnie i to może się wydawać, o dobra, pyk, pyk, zrobiłeś i siema. Nie, nie, widzowie, to było naprawdę, naprawdę czasochłonne, multum tutaj testów wszystkiego. Wow, ile ja tutaj, kurczę, się narobiłem, żeby w ogóle sprawdzić dany poziom, na przykład ziemi, czy ja mogę faktycznie użyć tej maszyny. To jest po prostu wow. To mi zajęło chyba najwięcej czasu tak naprawdę, bo musiałem doprowadzić roboczo jakkolwiek rurę na dół, podpiąć tą jedną maszynę i testować, i testować. Nie zadziała, pyk, no to gdzie indziej, pyk, no i znowu. To było naprawdę, naprawdę przerąbane, ale patrzcie, jak to pięknie wygląda. 10 maszyn drugiego poziomu. Będzie ich tutaj oczywiście o wiele więcej, bo też wam nie powiedziałem odnośnie tego, jak chcę to zrobić później, ponieważ ta przestrzeń taka duża nie jest tylko dlatego, żebym sobie tutaj mógł spokojnie biegać, ale jest taka duża, ponieważ chcę tutaj móc zamontować o wiele więcej takich maszyn. Już wam to prezentuję, jak to będzie wyglądało. Wszystkie maszyny na swoim miejscu, ale pięknie. A, tutaj jednego tego spanera nie mamy, ale on nam teraz potrzebny nie jest. Dobra. Załóżmy, że mamy już wszystkie tutaj maszyny z jednej i z drugiej strony, czyli łącznie 20 takich wierteł. Jeżeli, to jest właśnie bardzo duże jeżeli, jeżeli okaże się, że nie będę potrzebował jakby naprawiać tych maszyn, że one po prostu faktycznie będą działały forever, dzięki temu, że woda będzie najlepszej jakości, wtedy ten cały system będzie do wywalenia i wtedy zaoszczędzę bardzo dużo miejsca z tej strony. Co za tym idzie, będę mógł nieco bliżej postawić kolejny taki rząd właśnie maszyn. Tutaj, z tej strony, zamontuję sobie prawdopodobnie T-pipe'a i jakoś w ten sposób zakręcimy sobie, tu jeszcze prawdopodobnie rozkopię tą ziemię i wtedy z tej strony maszyny będą ustawione tak, że całe surowce będą nam leciały w tą stronę, będą sobie tutaj zakręcały, tutaj i tam do wylotu. Więc wtedy będziemy mieli tutaj takiego wężyka i tak samo analogicznie z tej strony, czyli tutaj będę musiał jeszcze troszeczkę rozkopać, żeby nam się zmieściły kolejne tam te 10, czy w zasadzie 20 maszyn, tak? I będzie tutaj w tym momencie leciało sobie to w tą stronę, pyk, zawijało w tamtą stronę i tak samo tutaj, bo też będzie musiał być kolejny taki pion i wtedy możemy kolejne 20 maszyn ustawić, które znowuż będą leciały odtąd dotąd, więc łącznie byśmy mieli tutaj 60 maszyn te dwa, które naprawdę dałyby niesamowicie dużego profitu, wydaje mi się, i wyglądałoby to naprawdę przekozacko, tym bardziej, że prawie całą przestrzeń mam gotową, a dorobienie, że tak powiem, wykopanie dodatkowej przestrzeni wcale nie będzie już takie przerąbane z racji tego, że już mam wszystko tutaj praktycznie gotowe. Tylko tak jak mówię, zobaczymy, czy te systemy będą faktycznie niepotrzebne, bo jeżeli się okaże, że jednak są potrzebne, no to wtedy cały plan troszeczkę ulegnie modyfikacji i nie będzie tutaj 60 maszyn, a maksymalnie może i 40, ponieważ ten system jeszcze tutaj, jak widzicie, zajmuje, no załóżmy, 3 bloki co najmniej, więc jeżeli tutaj byłyby maszyny, tak, tu mamy wtedy maszyny, rury, no to mamy jeszcze kolejne raz, dwa, trzy i dopiero gdzieś tutaj, a w zasadzie nawet dopiero dalej, mógłby być kolejny poziom maszyn, ponieważ wtedy analogicznie zrobimy odbicie lustrzane tego systemu naprawiania. Także ja sobie to będę testował, ponieważ teraz nie wiadomo, czy będzie to jakkolwiek widoczne, na przykład tutaj no, żadna naprawa, że tak powiem, nie została zużyta, ale te wiertła naprawdę działają długo, zanim faktycznie jakaś naprawa zostaje faktycznie zużyta, ale moglibyśmy to sobie sprawdzić. Gdzie jest moja lupa? Halo, halo, gdzie jest moja lupa? Ja lupę chyba zostawiłem na dole, prawda? Tak czy nie tak? Tak jest! Dobra, i weźmiemy sobie lupę. Jak widzicie, tutaj mamy 99%, że tak powiem, zużycia tej maszyny, bo ją tam lekko testowałem. I wtedy jeszcze było 4 filtry, to jest ważne, więc faktycznie mogła ona się zużyć, ale w dalszym ciągu rozkminiam to po prostu tak, wiecie, no na logikę, jakby co ma jakość wody do zużycia maszyny, która cały czas dłubie w ziemi, wiecie o co chodzi.
Jakby moim zdaniem byłoby to bez sensu, jeżeli załączenie filtrów wody i sprawienie, że woda jest czysta, nagle, kurczę, sprawia, że maszyny działają wiecznie. Jakby mało prawdopodobne. Tutaj wiadomo, nam się to zużywa, bo mamy już co? 10, więc zaraz się po raz kolejny będzie naprawiało. Na spokojnie. Jakby pisaliście mi, że mogę sobie po prostu ustawić tutaj na wartość 1 i wtedy też się będzie wszystko naprawiało. Natomiast te maszyny się mimo wszystko, czy w ogóle maszyneria, psuje się dość randomowo i mogą na przykład wyskoczyć chyba 2 punkty na raz, dajmy na to, i wtedy już się zablokuje tutaj ziemia i tak dalej. Dam sobie na 5, raczej mało prawdopodobne, że z 5 nagle sobie przeskoczy na 0 i wtedy to nie jest jakaś duża strata. Serio, to nie jest jakaś duża strata. Więc absolutnie mi to nie przeszkadza. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj filtry, jak wyglądają. Tutaj nam się zużył na razie 1, także jeszcze całkiem sporo. Tu mam 50, tu mamy 11, 66, 95, dobra. No i zobaczmy sobie przy okazji filtry. Tylko teraz pytanie właśnie, bo tu już było 10, więc one prawdopodobnie były naprawione. I nie wiadomo, ile czasu chodziły. No właśnie, to jest 29, 28, 30... 31, 32, 32, 31, 25, 11. Teoretycznie to wiertło powinno się zepsuć najszybciej. Zawsze moglibyśmy zrobić taki myk, że po prostu wyłączyć wszystkie wiertła, zostawić to jedno i niech ono sobie pochodzi. Ale mówię, przetestujemy, przetestujemy, bo wystarczy, że sobie to jeszcze troszeczkę pochodzi i faktycznie się okaże, czy te wiertła się zużywają, czy nie. Bo tu mamy 11, bo to jest najniższa tutaj wartość, bo tu wszędzie mamy po 30 parę i 29. Dobra, okej. Więc pozostaje tylko i wyłącznie czekać, żeby to wszystko sprawdzić. I bardzo możliwe, że w następnym odcinku odpowiem wam, można powiedzieć tak, finalnie na to pytanie, czy faktycznie 5 filtrów sprawia, że nagle maszyneria wydobywcza zostaje po prostu nietknięta i może działać forever. A propos tego systemu, no to tutaj będzie jeszcze trochę zabawy z tymi przenośnikami. Tym też myślę, że zajmiemy się w następnym odcinku. Tu już podziałałem dużo, dużo wam pokazałem, dużo żeśmy zrobili. To myślę będzie idealne na miniaturkę. Właśnie ten kadr, bo jest taki piękny. Więc tutaj się, moi drodzy, pożegnamy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Hydronira na moim kanale. Do następnego, miłego dzionka wszystkim i pa, pa!